Podlaska Marka, najstarszy i najbardziej prestiżowy plebiscyt w województwie podlaskim, ma już 20 lat. Każdy mieszkaniec województwa może zgłosić swojego kandydata do Podlaskiej Marki. Komisja konkursowa złożona ze specjalistów od jakości, gospodarki, marketingu, turystyki przez 2 dekady rozpatrzyła 3000 kandydatur starających się o ten tytuł. Przez 20 lat w województwie podlaskim wręczono około 200 podlaskich marek. Widowiskowe gale Podlaskiej Marki stały się już kultowymi i jedynymi w swoim rodzaju wydarzeniami na kulturalnej mapie podlaskiego. Od 2005 roku w plebiscycie wybierani są też honorowi ambasadorzy województwa podlaskiego. Są nimi m.in. Wojciech Nowicki, Adam Woronowicz, Leon Tarasewicz, Paweł Małaszyński, Kaja czy Karol Okrasa. Konkurs organizowany przez marszałka województwa podlaskiego od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem producentów i konsumentów. Dlatego również w tym roku zachęcam do udziału w plebiscycie na Podlaską Markę Konsumenta. Wspólnie pokażmy światu, co w Podlaskiem najlepsze. Szczegóły na stronie podlaskamarka.pl. Ponad 65% poparcie uzyskał Czesław Renkiewicz. Jego nazwisko w drugiej turze wyborów wskazało aż 11 239 osób. Do wyborczej realizacji stanął z hasłem Razem dla Suwałk. I gdy rozpoczynał kampanię wyborczą, na listy tworzonego komitetu zapraszał tych, którzy gotowi byli do współpracy ponad partyjnymi czy klubowymi podziałami. Pozyskał w ten sposób spore grono zróżnicowanych kandydatów, którzy albo chwilowo porzucili jego klub w kadencji 2018-2024, albo, jak radna Mariola Karpińska, rozstali się z politycznymi konotacjami i postanowili wystartować z formacji bezpartyjnej. Kontrkandydat Renkiewicza, Jacek Juszkiewicz, choć zdobył rekordową ilość głosów w wyborach do rady i pokonał tu samego prezydenta miasta, to w wyborach nowego gospodarza ratusza poniósł sporą porażkę. 5874 głosy zdecydowanie nie wystarczyły, by wypchnąć Renkiewicza z prezydenckiego gabinetu. Czesław Renkiewicz więc, jak po przysłowiowym maśle, zdobył mandat na 4. już prezydencką kadencję. Władza Suwałkami od 2010 roku jest prezydentem, który już teraz ma w Suwałkach najdłuższy staż na tym stanowisku. W pierwszej turze zabrakło mu naprawdę niewiele do tego, by wygrać 2% głosów. Nawet nie myślałem kiedyś, że będę prezydentem, to po pierwsze, po drugie, że przyjdzie kierować, z czego się niezmiernie cieszę, miastem przez kolejne kadencje i tutaj historycy mówią, że rzeczywiście w historii, a 3 wieki przecież ma nasze miasto, że urzęduje już najdłużej. Oczywiście to jest, to nie wiem, dowód jakiegoś zaufania w stosunku do mojej osoby. Może mieszkańcy widzą, co się dzieje w naszym mieście, dostrzegają to, odbierają pozytywnie. No i po raz kolejny obdarzyli mnie zaufaniem. Za takie zaufanie i poparcie bardzo serdecznie dziękuję. Renkiewicz pokazał również swoją przewagę podczas wyłaniania radnych. Nie jest ona tak spektakularna jak w wyścigu o prezydencki fotel, ale niewątpliwie jego komitet wziął w Radzie większość pozwalającą na samodzielne rządzenie miastem. Razem dla Suwałk uzyskało bowiem 12 mandatów z 23 możliwych. 8 trafiło do partyjnej formacji związanej z Prawem i Sprawiedliwością, natomiast ostatnie 3 należą do ugrupowania Wspólne Suwałki, którego liderem jest Karol Korneluk, identyfikujący się z lewicą, ale popierany również przez Koalicję Obywatelską. 3 mandaty pozwalają na utworzenie klubu radnych, zatem zdaje się niemal pewne, że opierając się o dotychczasową praktykę, formacja będzie miała przedstawiciela w prezydium rady.